Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mamy tutaj ten wzmacniacz MC kwadrat S100 i wykluczamy dalszą część, po prostu robimy pomiar. W tej chwili tutaj mam taki zestaw do pomiaru, znaczy trafo tam 2x50, trafo same 2x46V. Po jakiejś tam wstępnej filtracji mamy 2x57V. No co, odpiąłem to przetwornicę, zasilacz, żeby wyeliminować po prostu, że to jest wzmacniacz mocy, coś jest uszkodzony. No i wszystko jest tak, jak zaraz wam pokażę, no to prawdopodobnie szukamy przyczyny. To transformator, ewentualnie filtry, tutaj jest filtr na kondensatorach dodatkowy z dwojgikiem, który to po prostu śmieci. Ewentualnie jeszcze oprócz tego mogą być te wszystkie kondensatory do pomiaru. Trzeba je przemierzyć, te duże też. Być może jest tak, że jest zbyt duże obciążenie na kondensatorach, bo już mają dosyć spory ESR i przetwornica łapie protek, nie? Dobra, no to co wybadałem, to słuchajcie, tak, włączmy sobie wzmacniacz bez zasilania końcówek mocy. Tutaj mamy, tym zasilaczem mamy napędzić końcówki mocy, nie? Włączymy sobie wzmacniacz, zresztą poczekajcie, pokażę wam, jak wygląda bez zasilania. Moment, tu mam odkręcony panel. Bez zasilania końcówek mocy. Wzmacniacz staje, protek ginie. No i tutaj oczywiście z tymi limitami, limitery bez zasilania wzmacniacza, one po prostu będą tutaj wariować. Ja je jeszcze później poustawiam, żeby wszystkie identycznie wyłączały przy załamaniu. Jak już zrobimy pomiar, tu jak widać o żelazko przygrzało, ale to nieważne. Zrobimy pomiar na obciążeniu, to wtedy, dobra, podłączmy sobie zasilanie końcówek mocy. O, lampeczka się zaświeciła. Końcówki mocy poszły. Mamy w tej chwili podpięty tam generator. Z generatora idzie na kanał D, ostatni. I praktycznie, o, i już jest koniec, bo żarówka coraz to się bardziej świeci. Także tutaj, tu jest wszystko w porządku. Ja zrobię jeszcze pomiar. Żarówka się zaświeca. Zrobię jeszcze pomiar całości, czyli po prostu sinusa. Ale to nie ma sensu na razie, bo to jest tylko taki zestaw startowy, to żarówka 100 W. Także wiecie, tutaj jest maksymalnie tam 50-100 W na wzmacniacz puścimy i no i właśnie to na tej zasadzie ma działać, że robię głośniej, żarówka się zaświeci, za limit się zapala, czyli bardzo dobrze, bo robi pomiar napięcia na końcówce mocy, brak prądu, pierwsze lepsze załamanie. Na wszystkich kanałach jest tak samo. Czyli jednym słowem, końcówka mocy sprawna. Końcówka mocy sprawna, filtry sprawne. Trzeba właśnie jeszcze teraz zobaczyć, czy to jest faktycznie z tymi kondensatorami, ale ja bym szukał przyczyny tu, ten trafo. Ono dostaje przebić, i aż słychać, jak spierczy pod obciążeniem, nie? Zresztą pokażę, jaki jest efekt. Czekajcie, wyłączymy tak, zasilanie końcówek mocy, zasilanie wzmacniacza. No, letnie się zrobiło, ale to tam delikatnie letnie, bo to dużo mocy nie ma. Jak widać, przez żarówkę, nie? Dobra, jedziemy dalej. To teraz podłączę to tak, jak ma być i pokażę, co się dzieje z tym wzmacniaczem od początku. Obciążymy. W następnym odcinku zrobimy pomiar samej przetwornicy. Ja ją wyciągnę z tego wzmacniacza. Jest tutaj jeszcze jeden taki sam wzmacniacz, czyli jest podobna usterka.
wyciągnę całość z tego wzmacniacza, całe zasilanie. Odpalimy je sobie osobno na stole i dociążymy je o jakąś potężną grzałkę taką, żeby było wiadomo, co się dzieje na wyjściu. Zrobimy też pomiar oscyloskopem. Dwa zwoje trzeba tutaj nawinąć i zrobić pomiar oscyloskopem, co się dzieje przy danym obciążeniu. Ta przetwornica może też nie zapracuje nawet bez obciążenia tego wstępnego, bo ona ma tutaj parę napięć, także nie tylko koniec mocy, tylko dodatkowo jeszcze ma zasilanie driveru, zasilanie ESP. Także tutaj idzie parę DSP, nie ESP. Już mi się myli z tymi moimi projektami. Dobra, podłączmy go sobie bezpośrednio, tak jak ma być. Zero tu. Ok. Red, czerwony, plus. Tu. Dobra, siedzi i niebieski minus tu. Zasilanie tych całych końcówek mocy to jest 2 razy 180 V, także tutaj nie może być żadnych pomyłek. No i dobra, pokażę wam teraz, co się dzieje z tym wzmacniaczem przy włączeniu, tak jak już ma być złożony. Włączmy. O, wszystko gaśnie, protek gaśnie, wszystko niby pracuje, nie? Zróbmy sobie ten jeden kanał głośniej. Zobaczcie, zapracowało. Od pierwszego strzału. Jest full. Tam około 3 kW poszło w tej chwili mocy. Nawet nie całe. Doszliśmy do minus 6 dB, minus 6. Dobra, ściszymy go. Zobaczcie, wszystko ruszyło bez problemu. Opornik jest gorący, bo z generatora idzie tam 864 Hz w tej chwili, żeby nie piszczeć za bardzo. Czyżby się naprawił? Się nie naprawił. Po odczekaniu tam 10-15 minut transformator zaczyna piszczeć. Może poczekamy na efekt, słuchajcie. To jest akurat każdy kanał, ja tutaj tylko podłączyłem sygnał pod jeden w tej chwili. Zaczyna piszczeć, wariować napięcie i skoki są napięcia, wywala protek, nie? No dobra, nie ma co czekać. Pokażę wam ten efekt, co się dzieje z tym wzmacniaczem na następnym filmiku, nie? To będą takie krótkie filmiki, żeby się nie rozgadywać, także... A może zaraz się pojawi ten efekt. No, podgrzejemy go trochę. Zobaczymy, czy wiatraki włączy. No, włączy, tylko że to jeszcze trochę musi potrwać, a już widzę, że opornik mnie zaczyna dymić. No już. Ten opornik ma rzekomo około 500 W, ale ja w niego tam 2,5 kW pchałem i też nie było żadnego problemu, tylko po prostu, no, kiełbaski czuć. Jakbym grilla palił. O, już się zaczyna. Słuchajcie, będzie pewnie taki efekt. O, słychać. Robię głośniej, słychać. No, już teraz nawet nie trzeba głośniej. Mamy ptaszki w trafie. Ale jeszcze protektu, jeszcze skoków napięć nie było.
No nie mogę, klimamem, o, już, zobaczcie. Wyłączył się, włączył i no niby działa. Wiatraki poszły, się obracają. O, już mamy znowu. I mamy wariacje tego typu. Wyłącza, włącza, wyłącza, włącza. Nawet jak jest wyciszony kompletnie bez sygnału, dzieje się to samo. No teraz się zaświecił całkowicie protek, bo to chyba trzy razy spróbuję, a potem trzeba zrobić go w ten sposób. Wyłączyć, włączyć. Rzekomo po 3 sekundach można go włączyć. Za szybko go włączyłem. Wyłączymy, niech się zresetuje. Słychać jak skwierczy. O. Mamy protek cały czas. O, wyłączył, włączył, próbuję wystartować. O, próbuję wystartować. Wystartował. I znowu jest to samo. Dobra, nie ma sensu go mordować. Jest wyeliminowany wzmacniacz, że to jest wina wzmacniacza. Są skoki na przetwornicy. Jest ewidentnie gdzieś zwarcie. Sprawdzamy filtry, te wszystkie włócze na przetwornicy, czyli tutaj mamy takie 3 kondensatory. Jeden widzę, jest odwrotnie wlutowany. Tak jest dwójką. Taka ostrość mi nie łapie, bo to z automatu chyba nie jest ustawione. I przyczyna leży w tym miejscu. Tu, w tym miejscu. Być może, że któryś z tych tranzystorów i diod, bo tutaj też są diody, to są stabilizatory z tego co widzę. 7815 dodatkowy, 317 stabilizatory, no i diody. I z tego co tam widać, to są diody tam dalej, 3. Dobra. Ja tu nie będę się mordował was dłuższą tego, tylko po prostu kolejny filmik będzie z pomiaru samej przetwornicy, bo to nie jest wina wzmacniacza, całe szczęście. Wszystkie 4 kanały działają na odrębnym zasilaniu. Dziękuję za obejrzenie. Śledźcie dalej, będą kolejne odcinki z tego wzmacniacza, bo jeszcze jeden taki sam tutaj leży na podłodze, także z podobną usterką, tak praktycznie może być nawet, że z taką samą. Damy radę, nie? Ciężko, ale damy radę.